Cześć i czołem, drodzy widzowie, z tej strony ZHF. Witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku Powieści ze Skyrim. Dobra, jak sami widzicie, jesteśmy w Czarnym Głazie. No już tutaj trochę zwiedziliśmy, nie jest to sam początek, ale jeszcze trochę jest przed nami. Dlatego dajcie mi tu chwilkę, muszę... Aha, czwórka, dobra. Ach, nie to. Okej, idziemy dalej. Tutaj ostatnio słyszałem jakieś krzyki, może być ciekawie. Okej, taka pajęczyna to chyba nie wróży nic dobrego. Okej. Nie pozwól mu się zbliżyć! Nie będziesz mnie tak traktować. Czy ja ci dam? Zabierz to ode mnie, zabierz! Dobra, to! Już! A nie, ajajaj, to mnie zje. Nie pozwól mu się zbliżyć! Przecież... Nie pozwól mu się zbliżyć! Myślałem, że już dam radę takiemu bajongowi. Trzymaj to ode mnie z daleka! Tu już nie przejdziesz, okej, ale... Zabierz to ode mnie, będę musiał go to! Chyba tak... Będę musiał z nim z tym panem chyba być tak z łuku. Nieciekawe to jest, ale... Dobra, jednak nam się udało. Co tam miałeś? Okej. Stawiaj mnie na miłość Arkaja. Kim ty jesteś? Ej, ty tam! No, czego chcesz w ogóle? Dobra. Udało ci się to zabić? Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. O, gdzie jest złoty szpon? Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę... A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? Nie, ja ci nie ufam. Nie uwolnij. Nie zostawiaj mnie na miłość Arkaja. Dobrze. Już prawie. Czuję to. No. Rusz głową. Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? Nie, to nie. Proszę bardzo, cios w plecy. Pajacu. Jest złoty szpan. A uwolniłem cię tylko dlatego, bo miałem takiego questa. Gnojku. Dobra, skoro mamy złoty szpon, no to idziemy dalej. Ciekawe, jakie tajemnice kryje ta krypta. Wolę się lepiej przygotować. O! Wow, draugr. Ty mi tu raczej nic nie zrobisz. Więc was się raczej nie boję. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. No dobra. Ała, ale mi poba zgraliście ekran. Cały z krwi przez was. Co ja wziąłem nad, nie wiem. Okej, chodźmy zatem dalej. Hop. Myślę, że nie widzę pułapki. To też coś ożyje? Ten ożyje? A ten żyje. Ten prawie żyje. Nie wiem, dobra. Chodźmy dalej. A ty jesteś bardziej martwy. Anybody else? O, łucznik. Dobra, fajnie. Koniec tego gadania. Pociąłem się. Oż!
Ej, no, ja tak nawet nie wiedziałem, że to upadnie, a co dopiero, że... Muszę coś zrobić z tym swoim healem, bo... Bo jest on okropny. A na razie mi starczy, przynajmniej... Przynajmniej na tych przeciwników mi taki heal starcza. Chodźmy zatem dalej. Nie, jeszcze nie, nie, zaraz. Chodź tu. O. Przecież przez setki lat leżycie w ziemi i musicie tak szybko się poruszać. Fajnie te animacje wyglądają. Na dodatek jeszcze płoną. A ty coś miałeś, jakiś klejnot już. Okej, spoko. Ten już raczej nie wstanie. Ten też nie. Ten. Ach. Dobra. Już chyba, już tu chyba ich nie ma. O, ciekawa miejscówka. No. Fajnie. Ała. Zjeżdżaj. Jest coś ciekawego? Jest. Coś jeszcze? Tutaj sobie wodospad. Jakiś łańcuch. I idziemy. Otóż tak jakby dzikie ostępy jaskini, a nie jakaś krypta. Miejmy nadzieję, że draugów już nie będzie. Draugrów. Woda, lol. Tam coś jest, tam też to jakieś dwie drogi, zobaczmy. No, kula ognista, coś ciekawego. A, rzeczywiście sokoli wzrok. Znienacka? Okej. Okay. Myślałem, że mnie widzi. Dawaj strzałę. Nie masz strzał. Nie oddasz mnie. O, ty chamie. Boże, co chwilę mi się mylą te prawy to lewy. Lewy to prawy. Tam coś na dole jest? Jest! Skarb! Co masz? Co mi dasz? O, spoko, fajnie. Tam już tam pójdę? Nie pójdę, tam jest dzika jaskinia i nie można tam wejść. Wracamy zatem na górę i idziemy prosto. Anybody here? Hello? A tu coś zasypało, ale nas to nie interesuje. Idziemy dalej. O, ciekawe. Nawet mnie nie trafiłeś ani razu. Draugr, weź się w garść. A ty co mi dasz? No. Sorry, ale język mi się... miętoli w gębie. A tu co? Chyba nic. Korytarz jakiś na dół, cały czas idziemy na dół. W końcu jesteśmy w górze, o nie.
Dobra, nic mi się nie stało. O, o. Uf, udało się. Szybko. Chodź tu. Aha. I boom headshot. Wtedy się zdążył strzelić, ale nie traf. Jeszcze muszę jakieś nordyckie strzały? Tak to się odmienia? Chyba nordyckie. Nie, ja robiłem tłumaczenie. Okej, okay, chodźmy zatem. Tam ktoś jeszcze jest. Where is it? Najważniejsze. Aha, i teraz tutaj będziemy musieli użyć szpon. Przypomina mi się moment z Toy Story. Szpon. Dobra, to chyba będzie wróżne. Złoty szpon, zobaczmy. Jak to jest od góry? Niedźwiedź, motyl, sowa, dobra. Czy którykolwiek gracz Skyrim ułożył kolejność tych znaczków, konsultując z tymi obrazkami? Cóż, ciekawe. Nietoperki. Wow, a tu... To trochę ciekawiej. Wow. Spoko. Fajnie, fajnie. Ha. What the hell is that? Nie wiem, ale zapiszę. Świątynia, to tutaj. Yeah. Nieugięta siła. Okej, okay, no to musimy przynieść teraz szpon. Oh my fuck. Ała. Ty też umiesz używać krzyków, co? No. Myślałem, że będzie jakiś trudniejszy ten boss. O, ten topór wygląda z łuczkami. Spoko, fajne rzeczy zdobyliśmy. A teraz już niestety musimy iść z tej ciekawej jaskini. Spalamy. Let's go. I oddamy ten smoczy kamień, czy jak, co my tam mamy oddać. To już wszystko załatwiliśmy i idziemy w stronę wyjścia Skyrim. Okej, okay, no to mamy już smoczy kamień, czyli co my tam mamy oddać już. Co zapomniałem. Idziemy teraz do białej grani i oddajemy magowi to, o co nas poprosił. Może w końcu nauczą się walczyć z tymi smokami. A nie, że ja mam za nich wszystko robić. Ciekawe. Okej, okay, nasz świetlik leci za nami.
A my jesteśmy ludzie? Nie. Aha, tutaj. Nie chce mi się iść na piechotę, więc pójdziemy sobie od razu, to znaczy przez to. Jak mogliście zauważyć, miałem zaznaczone drogi na mapie. To jest bardzo, naprawdę bardzo znany mod Better Map with Roads. Ściągnijcie sobie, można wtedy fajne drogi odkryć. I zauważyłem to, że w przeciwieństwie do Obliviona, w Oblivionie było coś takiego, że żadna droga nie prowadziła poza Syrodin. To było oczywiście, no, chyba jeszcze nie pomyśleli o tym. Po prostu drogi, to była po prostu pętla tylko w Syrodin. No oczywiście to nieprawda, na oficjalnej mapie Tamriel tak naprawdę. Zaraz, ja cię znam. Zahew97, youtuber. Ktoś ci ukradł słodką bułkę. Nie, ja tylko ratuję świat. Okej. No, a na tej właśnie mapie, Better Map with Rose, widać, że ze Skyrim drogi prowadzą do Morrowinda, do Cyrodiil, do Highrock, do Hammerfell, więc naprawdę kawał dobrej roboty. I tymi drogami można właśnie iść, tylko że w pewnym momencie jest albo zamknięta brama, albo po prostu blokada. Teraz wam pokażę. Zobaczcie, na przykład tutaj jest droga do Cyrodiil. Tylko ja tutaj byłem i chyba tutaj gdzieś jest po prostu zamknięta brama. Jest jeszcze do Morrowind, prowadzi tutaj widać drogę. Jeszcze widać jedną rzecz. Haha! Widać Morrowind. Nie wiem, jak się ta góra nazywała. Ja nie grałem w Morrowind, ale po prostu wiem, że taka jest. Jest jeszcze do Highrock, do Hammerfell, tylko to było chyba tutaj. O, tu się idzie. Tak, widać drogę. Dobra, nie zajmujmy się drogą, tylko ratujmy ten świat. Jarl Ulfriku Urflik Ulfr... No właśnie. Widzisz? Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. No to super, ale... dużo starszego... O! Smoczy kamień z czarny głaz. Tak. Chyba należy ci się nie zrozumieć. Z moją nagrodą? O tym. Musisz porozmawiać z Jarlem albo jego... Okay. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Co? Udało ci się przynieść. Przepraszam bardzo, ale kto to przyniósł, co? No. Kto to przyniósł? Proszę mi odpowiedzieć na to. O, Arendar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. Smoka? Smok! Ależ to interesujące! Gdzie go widziano? Co robił? Widziano go niedaleko. Biały Kraniak pożera cały oddział wojowników. Jesteś chętny, żeby być następny? Nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Okej. Okay. Ruszajmy. Teraz gdzie jest mój łuk? Czyżbym stracił? No jest. Wait, what happened? O, okej. Okay. Dobra. Nie tak się zdziwiłem, bo... Tak, mój okay. Panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do kosza. Fajnie, ale ja chcę smoka. I czemu mój łuk się buguje? Co? Zrobimy to inaczej. Nie. I odpocznij. Zasłużyłeś nie, nie, na nie. To. Irilet, lep. What happened? Że... Ja, czekał.
2. Weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się. Coś się buguje z tym głupim okienkiem ulubionych. Nie muszę to zmienić. To syf jakiś. Nie ma czasu. Dobra, no tak, tak, ja pójdę zabić synka, a wy się zajmijcie resztą, okej? Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Pokaż. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał. Co dostałem? To kurwa. O, super. W takim razie... Tutaj to usuniemy z ulubiony. Zrobimy to tak. Nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj. Zazdroszczę ci szansy ujrzenia smoka z tak bliska. Dobrze, chodźmy zatem. Jeszcze jedno, Irile. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. To idź w takim razie, proszę. Rewelacja. Chodźmy zatem do tego smoka. Hop, siup do ogniska. Jej, wcale się nie palę. Ciekawe. Ciekawe, jak będzie wyglądała walka z tym smokiem. Come on. Zaraz, ja cię znam. Skończysz już. Wiem naprawdę, że mnie znacie i naprawdę jestem szczęśliwy, tylko że znacie mnie, subskrybujcie, lajkujcie, proszę, cokolwiek, tylko nie to. No, gdzie teraz? Nie chcę cię zgubić, byłoby wtedy śmiesznie. No idź, idź. No, dalej, dalej. Pójdę sobie sam w takim razie. Chodź tu, że... Tu do nich. Widać, że to oni z nami pójdą, bo mają inne sytuacje. A co sądzisz o najemnikach? Zachodnią strażnicę. To profesor w twoim stylu. Co nam się dostanie? Tak właśnie. Powiedziałam smok. Nie mam pojęcia, skąd przybywa, ani kto go przysłał. Wiem tylko, że popełnia błąd, atakując białą grań. Ale Huskarlu, jak my mamy walczyć ze smokiem? Dobre pytanie. Nikt z nas nie widział wcześniej smoka. Tym bardziej z nim nie walczył. Ale honor każe nam stanąć do walki. Nawet jeśli mamy przegrać. Smok zagraża naszym domom i rodzinom. Zaraz. Nie będziecie godni honoru, jeśli uciekniecie przed tym stworem. Dacie mi samej stanąć naprzeciw tej bestii? Już po nas. Stawki noż nie płaczcie. Coś więcej niż honor. Zastanówcie się. To pierwszy smok w Irim od minionej epoki. Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie mi pomóc. No to jak? Idziemy zapolować na smoka? Hip, hip, hura, tak. W ciągu 5 sekund ich motywacja wzrosła z od 0 do 100. Takie rzeczy tylko w Skyrim. Jak mi nic powiesz, że... Strażnicy w smoczej przystani mówią, że... Jeśli powiedziałbyś zaraz, ja cię znam, to bym ci uciął łeb toporem.
No to idziemy, panowie. Pora zapolować na smoka. Tylko migiem, proszę. O, tu nasi kadżici. Tak, wiem, o co ci chodzi. Przez większość czasu moje stopy są zdrętwiałe z zimna. Żałujesz czasem. Gdzie mamy iść? Tam jest kompas, dobra. Tam wskazuje kompas, więc tam idziemy. A wy za mną! Jej, smok, będzie ciekawie, naprawdę będzie ciekawie. W końcu, dopiero w 5 odcinku o Skyrim jest smok. Sorka, ale jakoś wcześniej mi się nie chciało z nimi walczyć. O nie. To tutaj... Aha, chyba wiem dlaczego mi to już... Zaraz. Przedmioty, broń, rękawłuk... Uść, okej. Zadziałaj, proszę. Okej, działa. Miałem po prostu dwa łuki, to chyba dlatego. Tu jestem. Chodźcie tu do mnie. O, okej. Będzie super. No, come on here. Krycie! Nie widać smoka, ale wygląda na to, że tu był. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło i sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. O, już jest ranek. Dobrze, nie będę musiał co chwilę używać się moich świetlików, jak ja to ich nazywam. O, tam ktoś jest. Wracaj! Ciągle tu jest. Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. Zaraz. Ja cię znam. Lol. W porządku. Nawet w takiej sytuacji, niech kiedy... Kinaret ma nas w swojej opiece. Znowu wraca. Co? Nadlatuję. Znajdźcie osłonę i nie podłujcie. Where? Idziemy na wie... Oh, shit. Dobra, idziemy do wieży, bo tylko tam mamy na otwartym terenie, nie mam żadnych szans na przeżycie. Tu się ogień pali, ja nie mogę, tu smog lata, co się dzieje? Ja będę was osłaniał. Ja wam pomogę swoją mocą. Ała. Super, nie chcę mi się z tobą gadać. No wcale nie jest taki wytrzymały. Kurde, ten poziom trudności jest chyba za łatwy. Możecie się spodziewać, że będzie trochę trudniej w przyszłości. Ajajajaj. Ała, smok. Nie ten czar. Dobrze, i wracamy do boju. Where are? A, tu słońce świeci, nic nie widzę. Tu jesteś. No super, nie spamuj tym samym zdaniem. Chodźże tu.
No ja nie mogę, spalę się zaraz żywcem. Oja! Dostaje on czy nie? Come on. Hono tu. No i już po nim. Oh yeah. Mała epicka śmierć, ale nie o to chodzi. Ważne, że smok jest martwy. Popatrz no. Co tam masz? Masz to... A, zjadło się, co? Smoczeko. Okay. O, stal, bo zbroja ciekawe. Złoto. Za duże przeciążenie, oczywiście. A, nie tu. Już coś muszę wywalić. To mi nie jest potrzebne. Wszyscy cofnąć się! What the hell? No nie aż tak, nie? To was chyba... Uff. Krzyki, nieugięta siła. Okej, dajmy to ulubione. Ja, szkielet smoka. Zaraz. Ja cię znam. Słuchaj. Zaraz. No, ja tak, cię... to pomógł. Nie ma mowy o pomyłce. Zapłacisz za swoje zbrodnie. No cóż, nagroda i tak jest niska. Nie wierzę własnym oczom. No, w końcu. Ty jesteś smoczym dziecięciem. Fuck, ja jestem smoczym w takim razie ja już sobie pójdę. O czym ty mówisz? Zgadza się. Mój dziadek opowiadał historię o smoczych dziecięcach. Dziecięcach. Kurde, polski język mnie rozwala. Jak sam Tiber Septim. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Stoisz w płomieniu, wtedy wiesz? Nie było żadnych smoków w kretynie. Wracają po raz pierwszy od... Zawsze. Stare baśnie mówią o smoczych dziecięcach, które zabijały smoki i przejmowały ich moc. To o ciebie musi chodzić. Co ty na to, Irilet? Uporczywie milczysz. Fu! Irilet, no już, powiedz. Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dziecięcach? No. Lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzię na kłódkę, zamiast kłapać. No, ale ja jestem. Patrz. Ja ci to udowodnię. Oto martwy smok. I no. To akurat... Czemu nie działa? Co? Mam. Fus! Wiemy świętości, to da się je zabić. Jak siwobrodzi nie potrzebuję jakichś mitycznych smoczych dzieciom. Potrzeba mi kogoś, kto zdoła położyć smoka. Nie zrozumiesz, Huskarlu. Nie jesteś Nordem. Przemierzyłam... Fus! I widziałam wiele super różnych rzeczy jak to. Sugeruję raczej zaufać sile ramion, niż opowieści mi legendą. Siła ramion? To był krzyk. Ty naprawdę umiesz. Nie może być inaczej. Jak jeszcze raz? Naprawdę jesteś... Fus! W ogóle. Co to za moc? Mam moc. Dobra, wstawaj. To dopiero pierwszy poziom. Tego krzyku. Spalone zwłoki. Yes. Tym... Fus! Zaraz. Ja cię znam. Nara. Dobrze, że jesteś po naszej stronie. Dobra. Wracamy w takim razie do... Command, czemu nie mogę wrócić? Czemu ja nie mogę wrócić? Pokazaliśmy temu smokowi, że nie warto zadzierać z białą granią. Dobra. No i co teraz w takim razie? Skoro już wszyscy wiedzą, że jestem smoczym dziesięciem. Fus!
A come on, ja chcę do smoczej przystani. No tak jakby jej nie było. Dobra, idziemy do białej grani w takim razie. Yeah! W końcu! W końcu mamy moc! Moc, I've got the power! Słuchaj, wiesz, że nie możesz tu wchodzić. Chcesz porozmawiać ze staruszką? Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. List. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko... To chyba na tyle. Muszę iść. Dzięki. Wrócimy. To jeszcze nie koniec. Czy wy też słyszeliście taki grzmot i taki krzyk do Wakin? Nieźle. Hej ty! Ej, szukamy kogoś w białej grani. Ja kogo szukam? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Nie używ... W białej grani nie jesteśmy mile widziani, więc to nie twoja sp... Jeśli cię to nie interesuje, odejdź w swoją stronę. Nara. Ale pokaż mi, co ja dostałem, bo... księg to było. List od przyjaciela. Arkady. Demonstracja twojego... Nie wiem, w miejscu zachodnim, wie... Nie każdy cieszy się... Ja natomiast nie mogę już... Z kim potrzebuję prawdziwego bohatera? Zainteresuj się miejscem zwany Starostok. Z tego co wiem, znajduje się tam... Kurde, już mam fanów, je. Fuck yeah! Już jestem sławny. Nie dość, że przed 5 minutami zabiłem smoka, to już ktoś mi wysłał listy, wow. Kurde. Co się nazywa to? Mój ulubiony kompan. Nie! Napijmy się miodu. Odejdź. Cienka, nie lubię Talosa, ale niech mi da bufa. Dzięki. Słoneczko świeci, a my idziemy do smoczej przystani. Ha! Ach, nie udało mi się 3-6. Fuck. Wbijam zatem do smoczej przystani. Ciekawe, co będzie nas czekać dalej. Param-bam-pam-bam. Okej, okay, come on. Witam wszystkich. Hop. Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Mogę zrobić na tobie przecież fuz? Były wezwania. Cóż innego mogły oznaczać? Siwobrodzi. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Mój brat prosi cię na słowo. A kto to jest? I co się stało w strażnicy? Aha. Był tam smok? Okazało się, że... Smocze dziecię? Co wiesz o smoczym dziecięciu? Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę super. Się wzywali. Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko, podobno smocze dziecię. No. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, dotarł cię mogą nauczyć dźwięk, cię korzystania otwarły się przed tobą daru. Wrota Białej Grani? To głos no właśnie. Wzywających cię na wysoki chrobrze. Tak, to właśnie o tym mówiłem. Coś takiego nie miało miejsca od wieków co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Chrongarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? To... Jest silny. Fus! Nie trzeba było tu... What the fuck?